Przepraszam, którędy na Starówkę? Na Starówkę? Wsiada pan w pociąg i wypierdala do Warszawy. A, okej. Siemanko wszystkim, witam was z Warszawy. Przyjechałem tutaj na tydzień. Właśnie zmierzam na drugi trening już dzisiaj do Akademii Gorilla. Byłem już rano na grupie. Dwa słowa o porannym treningu. Trening poranny polegał na kilku zadaniówkach i sparingach tak naprawdę w bardzo fajnej atmosferze. No i idę właśnie na grupę wieczorną, gdzie ma być troszkę więcej drilli, troszkę więcej techniki. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Gdyby ktoś kiedyś szukał Akademii Gorilla, to jest w takim budynku OPZZ. Wejście tam po środku. Trzeba zejść na sam dół do piwnicy. Wieczorną grupę zawodniczą prowadzi Marcin Polczyk, współzałożyciel Akademii Gorilla i czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. Dodatkowo Marcin jest znany z tego, że organizuje wyjazdy do Brazylii. Czyli zajmiemy się oktopusem, to jest garda, która wcale nie jest gardą opcjonalną, tak się możesz czasem wybierać, to jest coś, co czasem się zdarza i po prostu trzeba wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach. Nigdy na tym nie pracowaliśmy, wybrałem Clamont, bo bardzo dobrze to stosuje w walce i wie, o co w tym chodzi, także przedstawi nam kontakt. So the whole position relies on the fact that my opponent tries to crossface me, exactly. So I can take a two on one, palm my elbow inside and then come up on this position. And the elbow is fine, but the best is on the hand because we can really seek for height, right? So, and that's the goal from this position. The first thing that we are going to do, it's the hip bump sweep. It's a very easy sweep and it is when my opponent is having his knee very tight on my hips and I cannot extract my leg. So the first thing I'm gonna try to do is like raise my hips here and hip bump sweep, which is a very classical sweep, right? So hip and reverse the position. I guess this will never happen because everyone here that is like at least a bit good will open his knee and try to have a wider base. So I go for it, he's opening his knee, right? And that's the moment where I can extract my knee and turn the corner and take his back and show you the back. So the first dilemma we're going to play with is like with that, the hip bump sweep or the back take. Jak widzicie, nie od razu załapałem technikę. Na początku miałem problem z wyciągnięciem po prostu kolana, ale po kilku uwagach od Clemont udało mi się wykonać tą technikę w miarę jako taką. Pochwalę się, że pod koniec wyjazdu już wychodziło to znacznie lepiej. Ja już jestem po treningu, dzisiaj przerabialiśmy Octopus Guard, czyli taką wariację półgardy. Na dzisiaj już koniec treningów. Jutro rano wybieram się na zajęcia. Ej, słuchajcie, w ogóle uświadomiłem sobie, że właśnie w maju, 18 maja, mija lub minął, nie wiem kiedy to zmontuję, rok, odkąd prowadzę kanał na YouTubie. Jest mi bardzo miło, że dołączyło do mnie już tyle osób, jest już nas prawie 1000 tutaj. Mam nadzieję, że te vlogi naprawdę wam się podobają. Niedawno również pojawiła się możliwość wspierania kanału finansowo. To znaczy, że na YouTubie umieściłem przycisk wesprzyj. Na razie wszystko pokrywam z własnej kieszeni. Być może, że chcecie się do tego dołożyć, sprawić, że ten kanał będzie jeszcze lepszy. Także zachęcam do wsparcia kanału. Kolejny dzień w Warszawie, kolejny trening. Właśnie idę do Akademii Gorilla. Mała reklama. Jakieś dwa miesiące temu rozpoczęliśmy projekt Jiu-Jitsu Journey, czyli stronę internetową, na której możecie znaleźć szkoleniówki z brazylijskiego jiu-jitsu. Już teraz dostępne są szkoleniówki z Mateuszem Flagą oraz Karolem Kanią. Także wchodźcie, sprawdzajcie, specjalnie dla widzów mojego kanału.
jest kod zniżkowy, który tutaj wyświetli się Wam na dole. Kod będzie dostępny przez tydzień od opublikowania tego odcinka. Także korzystajcie. Fokus na treningi, koniec reklamy. Poranny trening poprowadził Jędrek Laska, kolejny czarny pas w Akademii Gorilla. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników, wielokrotny mistrz Polski zarówno w formule no-gi, jak i gi, a przede wszystkim świetny trener. Z Jędrkiem udało mi się nagrać krótki wywiad, który pojawi się na kanale już wkrótce. A na treningu przerabialiśmy taki specjalny rodzaj chwytu, Kimura Grip. Będziemy chcieli dążyć do tego, żeby, żeby mój łokieć wszedł do środka. Okay? Czyli to, oto jest tak naprawdę walka, dlatego im bardziej zrobicie rotację z całego ciała, tym łatwiej będzie Wam wyjąć ten łokieć. Więc to nie jest siłowanie się z samą ręką, tylko praca całym ciałem, żeby wyjąć łokieć. No i teraz zależy od tego, co zrobi partner. No rzadko się zdarza, że nic nie zrobi, no ale ogólnie w tej pozycji możecie sami próbować kontrolować kimurowym chwytem i wchodzić do tego samego, okej? Okay? No bo jeżeli to jest ta cienka granica pomiędzy tym, że partner kontroluje mnie kimurą, a tym, że to wy macie teraz ten łokieć, okej? Okay? Często się też zdarza, że w tej próbie partner wstaje do góry, stop, więc jak uwolnię łokieć, to też będziecie mogli sami atakować rękę. Więc tak naprawdę o to toczy się walka. Więc drill możecie sobie zrobić dowolny, czy ktoś wstaje, czy ktoś zostaje. Natomiast o to, żeby zapracować całym ciałem, żeby ten łokieć wyjąć, i ewentualnie gdzieś tam podążyć dalej. Jędrek najpierw pokazał kilka technik, a potem pracowaliśmy w zadaniówkach. Udało mi się też nagrać sparring z Jędrkiem. No niestety nie miałem ze sobą operatora, także niektóre fragmenty wyszły poza kadr, ale udało się trochę mięsa też nagrać. Jędrek od razu wciągnął do gardy, a ja próbowałem go utrzymać w takiej pozycji, tak zwanej headquarters. Z tej pozycji na przykład często przechodzi gardę Joseph Chen i stwierdziłem, że sobie aktualnie popracuję trochę nad przejściami gardy z pozycji headquarters. Swoim lewym łokciem oraz kolanem zamykałem tą przestrzeń, żeby Jędrek nie był w stanie wsadzić swojej prawej nogi na moje biodro. Moje biodra w tej pozycji były za wysoko, za mało obciążałem jego lewą nogę, przez co był w stanie mnie wynieść do góry i przerzucić. Zwróćcie uwagę, jak Jędrek tutaj wychwycił też moją głowę i jednocześnie zapracował nogą. W ten sposób zmuszając mnie do takiego fikołka trochę. Udało mi się utrzymać równowagę, ale Jędrek odzyskał półgardę. Wyłapał też sobie overhooka na mojej prawej ręce. W pewnym momencie Jędrek złapał moją dłoń i przepiął sobie nogę do trójkąta. Próbowałem jakby swoimi barkami pójść jak najbliżej jego głowy, żeby miał utrudnione to zapięcie tego trójkąta, żeby nie mógł przełożyć swojej nogi na mój bark. Ale Jędrek przede wszystkim bardzo fajnie kontrolował moją lewą rękę i skręcił się w ten sposób, że nie było dla niego problemem, żeby założyć ten trójkąt. No i mnie poddał. No ale co, nic się nie stało, to nie ostatni raz, kiedy Jędrek mnie poddał. Trener został z dołu, zbiliśmy piątkę i kontynuowaliśmy sparring. Znów wszedłem do gardy Jędrka, znów chciałem spróbować tego headquarters. Tym razem wybił mnie w trochę inny sposób, ale no straciłem równowagę, myślałem tutaj jeszcze o zaatakowaniu nogi Jędrka, ale no tak naprawdę oddałem sweepa. I teraz to on pracował sobie z góry. Tak jak się na to patrzę, to ja z dołu nie miałem żadnej gardy założonej tak naprawdę, to było po prostu jakieś frame'y nogami. Jędrek co ciekawe znalazł sobie pozycję właśnie headquarters. I zaraz nam pokażę, jak to można wykorzystać do przejścia. Starałem się nie wpuścić go tutaj do przodu, w stronę mojej klatki. On to wykorzystał i po prostu przeskoczył sobie nad moją nogą do pozycji bocznej. Starałem się nie oddać tej pozycji tak łatwo, więc gdzieś tam udało mi się wyłapać lewą nogę Jędrka. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że specjalnością Jędrka są gilotyny. Kiedy wyłapał głowę, nie wiedziałem, że mam już przejebane. Fatality. Jędrka gilotyna jest zupełnie inna niż każda inna gilotyna, w której kiedykolwiek się znalazłem. Dochodzi się do momentu, w którym masz wrażenie, że twoja głowa już prawie wychodzi z tego uchwytu, ale jest on tak złapany, że ty wyciągając głowę tylko zaciskasz duszenie. I tak oto klepałem po raz drugi. Dalej kontynuowaliśmy troszkę w zapasach. Niestety tutaj bardzo duża część wyszła poza kadr. Doszło do sytuacji, w której Jędrek złapał moją nogę, a ja próbowałem wychwycić tym razem swoją gilotynę. Podczas obrony gilotyny ważnym elementem jest to, że kiedy nasza głowa znajduje się po prawej stronie przeciwnika, dobrze jest, żeby nasz tyłek znajdował się po lewej stronie przeciwnika. Wtedy ta cała presja jest dużo mniejsza. Już w momencie, kiedy ja siadałem do gilotyny, Jędrkowi udało się przerzucić biodra na drugą stronę mojej klatki piersiowej. Musiałem puścić swój chwyt i Jędrek był już w pozycji bocznej
gotowy do ataku. Najpierw wypracował sobie dojście do dosiadu. Swoim kolanem spychał moje i po prostu sobie wślizgnął się do tego dosiadu. Moje ręce od razu powędrowały na biodra jędrka i zrobiłem keeping escape. Czyli tak jakby trochę go wypchałem ze swoich bioder. No ale w tym wszystkim zostawiłem znowu głowę i tutaj jędrek znowu zapolował na duszenie. Tym razem był to Darthchoke, inaczej też nazywany Brabo. Generalnie swoją klatką piersiową jędrek dociskał moją rękę do mojej szyi w ten sposób, odcinając dopływ tlenu. Często te wszystkie duszenia nie wchodzą od razu, ale jeśli się odpowiednio długo wytrzyma, no to działa. Więc odklepałem po raz trzeci. Kontynuowaliśmy sparring, tym razem jędrek znowu został z dołu, a ja po raz kolejny przeszedłem sobie do tej pozycji headquarters. Moim głównym celem było wyłapanie underhooka pod prawą ręką jędrka, natomiast uważam, że za mało skupiłem się na tym, żeby przyszpilić tą jego prawą nogę do ziemi. Czułem, że mam świetnie skontrolowaną górę ciała, natomiast niestety jędrka noga tutaj się uwolniła i złapał mi znowu gilotynę. Próbowałem tutaj się jeszcze bronić, ściągnąłem mu tą jego rękę, uwolnił swój uchwyt i po prostu znowu zapiął tą gilotynę. Próbował mnie tutaj przewrócić w jedną stronę, a kiedy to nie wyszło, to ładnie mnie przewrócił na plecy. No i to już powtórka z rozrywki, co nie? Drugi raz klepałem gilotynę. Kontynuowaliśmy. Niestety mój moment przejścia gardy wyszedł poza kadr. Jędrek takim wahadłem próbował się rozbujać i wkręcić pode mnie. Ja starałem się tą pozycję utrzymać, ale no on tu był niezmordowany i udało mu się wepchnąć to kolano i odzyskać gardę. Można powiedzieć, że trochę tu groził trójkątem nawet, więc ja sobie przyszpiliłem tą jego nogę do ziemi i troszkę się wycofałem. Jędrek wszedł do odwrotnej delarive, a ja stwierdziłem, że spróbuję poszukać tutaj gilotyny. Złapałem uchwyt ręka-głowa, czyli to było takie duszenie gilotynowe z razem z ręką, no ale znowu miałem jędrka nie po tej stronie, co bym chciał. Za to tym razem kontrolowałem jego górną, lewą nogę. Udało mi się nawet na tej nodze zapiąć taki chwyt, tak zwany lockdown. Lockdown bardzo często można stosować w półgardzie, takiej głębokiej półgardzie najczęściej. Ostatnio zauważyłem, że miałem trochę sukcesów z tym duszeniem gilotynowym z lockdownem, także postanowiłem to spróbować. No nie udało się tutaj niestety poddać jędrka, ale wymusiło to sweepa. Sweepa, który trwał pół sekundy, bo jędrek z powrotem sobie wypracował pozycję boczną. No a co gorsza, jeszcze udało mu się złapać moją rękę i poddać mnie na przeprost. No właściwie to już był koniec czasu, także to tyle jeśli chodzi o rundkę z jędrkiem. Poskładał mnie tutaj chyba z 5 razy, tak? Albo 6. Mam dla was jeszcze przygotowaną rundkę z Marcinem Polczykiem, także oglądajcie dalej. Znów pojawiłem się w piwnicy u goryli. Cześć. Tym razem na grupie zawodniczej przerabialiśmy taką dość skomplikowaną wkrętkę. Był to taki sweep z braniem pleców z gardy de la Riva. No szczerze mówiąc, to jest taki najtrudniejszy element, który poznałem tam w Warszawie. Jestem ciekaw, kiedy zacznie to wchodzić tak intuicyjnie. Na zajęciach miałem też okazję pokulać się z Marcinem Polczykiem. Jak wspominałem, jest to czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. Ostatnio Marcin nawet wygrał zawody SOLT w kategorii pro, także gratulacje. Tym razem udało się, że był ze mną operator, dzięki Madzia. W początku nie udało się nagrać, ale jesteśmy tutaj w akcji, gdzie ja jestem z dołu. Udało mi się złapać półgardę, a Marcin sobie przechodził tą pozycję. Bardzo fajnie pracował swoją prawą nogą, robiąc takie wycieraczki i nie dając się po prostu zamknąć w pozycji. Swoją lewą ręką próbowałem trzymać dystans od Marcina. Uważam, że bezpieczniej byłoby trzymać ten dystans pod pachą Marcina. Dużo trudniej byłoby mu zrobić to, co zrobił w walce. Mianowicie taką fajną przeprowadzkę, którą zgasił kompletnie moją rękę. Przeszedł sobie do pozycji północ-południe, od razu z wyłapaną tak jakby kimurą. Skontrowałem to balachą i udało mi się odzyskać gardę. Marcin swoją prawą ręką przeszpilił moją prawą nogę do ziemi. Ja tutaj się skupiłem na tym, żeby go trochę dystansować, ale też żeby moje lewe kolano pozostawało gdzieś tam między nami. Zacząłem wracać do żółwia i moja lewa noga powędrowała pomiędzy nogi Marcina. Jednocześnie złapałem jego kolano. Dzięki temu byłem w stanie przykontrolować nogę i przejść do ofensywy.
Marcin tutaj bardzo dobrze swoją lewą stopą spychał moje nogi, uwalniając w ten sposób linię swojego kolana. Ja gdzieś tam szukałem najpierw siodła, potem przepinałem to do takiej skrętóweczki, no ale Marcin tutaj się uwolnił. Ja powinienem był wstać i przynajmniej bym zyskał sweepa, a tak to dalej musiałem się bronić w tej swojej gardzie. Marcin jeszcze raz tak samo przechodził gardę, przyszpilał moją nogę do ziemi i obchodził mnie dookoła. Jest to tak zwany outside passing. Doszedł do pozycji północ-południe, ja swoimi kolanami starałem się wejść na jego klatkę piersiową, tak żeby nie rozpłaszczył mnie. I kiedy wyczułem okazję, to złapałem jego nogę do półgardy z powrotem. Marcin wstał do góry i zaczął sobie rozpinać tą gardę. Ja złapałem na jego lewej ręce chwyt 2-1 i chciałem go tak wynieść do góry. No ale wyszło na to, że znowu wylądowaliśmy w półgardzie, tylko że z drugiej strony. No i zobaczcie, Marcin znowu zrobił te wycieraczki. Bardzo mnie to wkurzało. Po raz kolejny zrobił tą fajną taką przeprowadzkę na rękę i obszedł moją gardę, siadając od razu do balachy. A ja od razu nie zwlekając zrobiłem ucieczkę autostopowicza. Przy okazji zaliczyłem sweepa, no i teraz to ja przechodziłem gardę. Moim celem było położenie Marcina na plecach i przejście takim high stepem. Złapałem sobie na jego prawej nodze taki C-grip i teraz chciałem podobny złapać pod jego pachą, ale zanim to zrobiłem, Marcin się fajnie wykręcił i zaczął mnie tutaj atakować kluczem na stopę. Najpierw próbowałem swoją prawą nogą skopać ten klucz, ale Marcin się odwrócił w taki sposób, że nie byłem już w stanie jej dosięgnąć. No i musiałem odklepać. Kontynuowaliśmy sparring, tym razem ja byłem z góry, Marcin się bronił w gardzie. Swoją lewą nogą wszedłem do środka do jego gardy. Chciałem znowu popracować tym przejściem z pozycji headquarters, no ale nie zdążyłem. Marcin mnie tutaj wybił z balansu i od razu poszedł po nogę. Z pozycji outside ashi zaczął się kręcić po taktarowa, no i udało mu się, odklepałem. Dalej zaczęliśmy obydwoje na stojąco, czyli w zapasach. Musicie wiedzieć, że Marcin ma swój rekord w MMA również. Moim głównym problemem w zapasach jest to, że nie zginam kolan. Zaczęliśmy tutaj walczyć o chwyty, Marcin dobrze mnie skontrolował, ale nie pozwalałem mu wygrać pozycji głowy. W momencie, kiedy zrywałem chwyt, Marcin poszedł po nogi. Ja na szczęście się wtedy cofałem i pozwoliło mi to skontrolować Marcina w takim żółwiu, ale chyba za szybko chciałem to obejść i on się zdołał wykręcić. Pierwotnie po tym scramblu udało mi się Marcina utrzymać na plecach, ale on od razu zaczął się wkręcać po nogę. Z lewej nogi sprawnie przepiął się na prawą i najpierw zaatakował sobie tutaj taktarowym z single leg X-a, a potem, kiedy przełożył już stopę, jednak wyczuł, że łatwiej będzie mu skończyć skrętówką, więc wyłapał moją piętę, no i po raz kolejny poddał. Na zegarze zostało jeszcze chyba ponad 2 minuty, więc kontynuowaliśmy dalej. Znowu w zapasach. Po tych pierwszych intensywnych 3 minutach czuć już było, że obydwoje mamy mniej siły i dalsza część jest troszkę bardziej taka wolniejsza. W końcu Marcin zdecydował się na wejście po 2 nogi. Udało mi się wyjąć jedną z nich i z tego single lega próbowałem szukać gilotyny. Marcin mi się z tego wykręcił, straciłem uchwyt i wylądowałem z dołu. Udało mi się odzyskać tutaj półgardę, no ale jak już to wcześniej widzieliśmy, Marcin mnie tymi swoimi wycieraczkami znowu chciał wykończyć. Swoją prawą nogą przechodził nad moją i po prostu siadał na mojej nodze piszczelem w piszczel. Bardzo jest to nieprzyjemne. Po krótkiej chwili spędzonej w tej pozycji Marcin kontynuował przechodzenie. Kiedy próbował obchodzić w lewo, to udawało mi się gramować swoimi rękami. Dlatego Marcin postanowił zmienić kierunek swoją lewą ręką, przykontrolował moje kolano i kiedy ja byłem taki przygnieciony, to obszedł mnie do pozycji bocznej. Marcin miał tutaj bardzo dobrą kontrolę nad górą mojego ciała, no ale ja widzę, że też mogłem troszkę więcej wysuwać bioder i próbować wcisnąć kolano. Nie zrobiłem tego, pewnie troszkę byłem już zmęczony, no i Marcin wziął dosiad. Tutaj w tym dosiadzie trochę mogłem sobie odpocząć. Moje ręce powędrowały na biodra i czekałem na dobrą chwilę, zbierałem siły na ten mój keeping escape. Na początku wymostowałem Marcina w ten sposób, żeby jego ciężar nie był nade mną bezpośrednio, a później wysunąłem swoje biodra. Uwolniłem swoje biodra, ale Marcin wciąż tam kontrolował linię moich kolan i ciężko mi było coś z tej pozycji zrobić. W końcu udało mi się uwolnić swoją górną prawą nogę i chciałem zrobić sweepa. Natomiast Marcin to dobrze przykontrolował, no i wylądował w gardzie. Do końca rundy zostało już niewiele, no i tak naprawdę w tej pozycji ta runda się skończyła. No i to by było na tyle. Wyjazd do Warszawy właśnie dobiega końca, czekamy na pociąg do Krakowa. Prawie cały tydzień spędzony tutaj właśnie w stolicy. Udało się zrobić dokładnie 7 treningów w Akademii Gorilla. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. Mega fajna, przyjazna atmosfera. Polecam każdemu, kto kiedyś będzie w Warszawie, zajrzeć do Akademii Gorilla. Naprawdę
i poziom sportowy, i jakby przyjacielska atmosfera, także polecam. Jest wiele rzeczy, których gdzieś tam na treningach się nauczyłem, poznałem i będę musiał je troszkę jeszcze przedrillować, ale wzbogacą moją gierkę. Słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam już pewne plany, ale nie chcę ich do końca zdradzać, bo nie wiem, co z tego wyjdzie.